Człowiek żyjący w wolności Ducha Świętego wydaje owoc Ducha. Widzimy to w 5 rozdziale listu Pawła do Galacjan. Werset 1 mówi, że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli i mamy stać, więc niezachwianie i nie poddawać się znowu pod jarzmo niewoli. Z jednej strony powinniśmy zrzucić z siebie jarzmo niewoli i przestać dążyć do uzyskania błogosławieństwa wynikającego z zakonu mojżeszowego, czyli z prawa, ponieważ to prowadzi jedynie do zniewolenia. Z drugiej zaś strony dążmy do tego, by trwać niezachwianie w wolności, do której powołał nas Chrystus. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I w wersetach od 2 do 4, 5 rozdziału listu do Galacjan czytamy: Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Poprzez te słowa Paweł apostoł bardzo wyraźnie przestrzega wierzących pochodzących z pogan. Paweł apostoł był Bożym narzędziem. Był wybranym narzędziem. Wybranym do zwiastowania, do opowiadania, do mówienia Ewangelii właśnie wśród pogan. I stał się dla nich błogosławieństwem. Z tego powodu jego słowa powinny mieć charakter dla Galacjan niewzruszalny. Powinny mieć dla Galacjan większe znaczenie niż nauki przynoszone przez innych. I wydaje się, że to właśnie pragnie apostoł Paweł im przypomnieć w tych słowach. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Dla tych wierzących obrzezanie było jednoznaczne ze znalezieniem się w zakresie obowiązywania prawa. Poddając się obrzezaniu, sami na siebie zastawiali pułapkę, gdyż automatycznie w celu otrzymania błogosławieństwa zmuszeni byli do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, do czego nie jest zdolny żaden człowiek. Jednocześnie pozbawiali siebie błogosławieństw, jakie w obfitości oferuje łaska przez Chrystusa. I to łaska przez Chrystusa i przez Jego dzieło. Nie mogli tym samym doświadczać mocy wiary, a Chrystus i Jego dzieło przestało w nich działać. Wypadli z łaski. Prawdziwe stanowisko chrześcijanina jest opisane w 5 rozdziale listu do Galacjan między 5 a 6 wersetem. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Apostoł kontynuuje ten temat, krótko i treściwie przedstawiając prawdziwe stanowisko chrześcijanina, odróżniające chrześcijanina, w odróżnieniu od stanowiska tych, którzy żyją w zależności od zakonu mojżeszowego, od prawa. Stanowisko chrześcijanina charakteryzuje się nadzieją, wiarą i miłością. Chrześcijanin nie musi nieustannie zabiegać o otrzymanie błogosławieństwa, lecz oczekuje chwały dla niego zagwarantowanej przez dzieło Chrystusa. Nie czeka na osiągnięcie stanu sprawiedliwości, lecz na wypełnienie nadziei będącej udziałem wszystkich, którzy już teraz są usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, to chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Jest to opisane w liście do Rzymian
5 rozdział, 2 werset. Dzięki usprawiedliwieniu otrzymujemy chwałę, nie tylko łaskę. Pod rządami prawa, zakonu, sprawiedliwość wymagała, aby człowiek pozostawał z dala od chwały, ponieważ nikt nie był w stanie wypełnić przykazań. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, oznajmiał list do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Jakie łaski z kolei sprawiedliwość domaga się dla wierzącego miejsca w chwale, tak samo jak sprawiedliwym było otrzymanie tego miejsca przez Chrystusa, co możemy przeczytać m.in. w Ewangelii Jana 16, rozdział 10, werset. Ewangelia Jana 16, rozdział 10, werset. Sprawiedliwości zasię, iż do Ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie. Z racji dokonanego na krzyżu dzieła Chrystusa, wierzący w Chrystusa ma prawo przebywać z Nim w chwale. Przez zadatek Ducha Świętego możemy już teraz doznawać w wierze przedsmaku błogosławieństw nadziei naszego przebywania w chwale. Obrzezanie wierzącego, który jest w Chrystusie Jezusie Panu, nie może nic dodać do błogosławieństwa, podobnie jak jego nieobrzezanie niczego z błogosławieństwa nie ujmuje. Wierzący, postrzegany przez Boga jako ukryty w Chrystusie, schowany w Chrystusie Jezusie, nie należy ani do grupy, którą byśmy mogli określić jako Żydem, ani nie należy do grupy, którą moglibyśmy nazwać grupą poganinem. Nie jest ani Żydem, ani poganinem. To nowe stanowisko można zrozumieć jedynie przez wiarę, która jest czynna w miłości. Czynna w miłości. Apostoł wspomniał już wcześniej, jak czytaliśmy w Galacjan 2 rozdział 20 werset. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie, jak mówi list do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Z kolei możemy też zauważyć, że list do Galacjan reguluje wpływ przepisów zakonu prawa na praktyczne życie chrześcijanina. Jest to m.in. opisane w 5 rozdziale listu do Galacjan, 7 do 10 wersetu. Możemy tutaj przeczytać 7 do 10 wersetu. Bierzeliście dobrze, któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie. Ta namowa nie jest ci z tego, który was powołuje. Trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza. Ja mam nadzieję o was w Panu, iż nic inszego rozumieć nie będziecie. A ten, który was turbuje, odniesie sąd, ktokolwiek jest. Czyli widzimy wyraźnie, że biegli dobrze i Paweł pyta, kto im przeszkodził być posłusznymi prawdzie. Zwracał uwagę, że namawianie takie nie pochodzi od tego, który ich powołał. I potem przypomina zasadę, że trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Następnie zwrócił uwagę, że jest co do nich przekonany w Panu, że nie inaczej będą myśleć i z kolei ten, który ich niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. Widzieliśmy w poprzednich rozdziałach listu do Galacjan, że apostoł wyraźnie pokazał, że tamtejsi wierzący, zwracając się ponownie do przepisów zakonu prawa mojżeszowego, odstąpili od prawdy. Teraz od wersetu 7 tego 5 rozdziału listu do Galacjan do końca listu do Galacjan apostoł mówi o konsekwencjach takiego postępowania, które widoczne są już w ich praktycznym życiu. Uznaje ich dawniejsze postępowanie za właściwe, gdy byli posłuszni względem prawdy, dając jednak posłuch fałszywym nauczycielom, jak to teraz się stało, którzy zasiali niepokój i wywołali
zamęt wśród nich, Galacjanie zostali odcięci od swojego słusznego postępowania. Konsekwencje zwrócenia się Galacjan do przepisów były widoczne w ich postępowaniu i dowodziły, że przynoszący inną naukę nauczyciele, czyli sprawcy niepokoju, nie byli kierowani przez Boga. Jest to jasne, bo Bóg powołał nas, abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Tak mówi m.in. Hebrajczyków 12 rozdział, pierwszy werset. Hebrajczyków 12:1. 12:1 mówi następujące słowa. Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obok świadków, złożywszy wszelki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Nie zapominajmy nigdy, że trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Każde najmniejsze odstępstwo od prawdy, jeśli nie zostanie osądzone, doprowadzi do dalszego jej odrzucania i dzieła zniszczenia, które powoduje stopniowy upadek i rozbicie całego ciała, czyli zgromadzenia, czyli kościoła. I to możemy zauważyć, że zło widoczne wśród Galacjan charakteryzuje niestety dzisiejsze chrześcijaństwo. Dzisiejsze chrześcijaństwo jest często mieszaniną elementów judaistycznych i chrześcijańskich. Czy taki stan nie pokazuje wyraźnie, że chrześcijaństwo jest przesiąknięte kwasem Galacjan? Apostoł Paweł, analizując głoszoną fałszywą naukę, przewidział, że może ona przyczynić się do zatrucia całego zgromadzenia. Jednak Pan Jezus jest ponad wszystkim. I właśnie zwrócenie wzroku na Pana Jezusa upewniło apostoła, że wierzący Galacjanie w końcu spojrzą na fałszywych nauczycieli i ich błędną naukę z jego perspektywy, będącej jednocześnie perspektywą samego Pana Jezusa. Co zaś dotyczy samych fałszywych nauczycieli, apostoł był przekonany, że prędzej czy później poniosą odpowiedzialność za ich czyny. Ich nauka, która zachwiała wiarą niektórych Galacjan, zostanie oceniona negatywnie i osądzona. Jakie to jest pocieszające dla każdego z nas, że przeżywając różne trudności, możemy podnosić wzrok naszej wiary na Pana Jezusa Chrystusa. On jest ponad wszystkim, ponad zamieszaniem, ponad niepokojem wywołanym przez ludzi. Tylko On może uwolnić swój lud z sideł wroga i sprawiedliwie rozprawić się z tymi, którzy wywołują zamęt.